Przegrana równa się Quixel Van Dijka? Wszystko zależy od was. Jako specjal na 3000 subów przygotowałem dla mnie i dla was małe wyzwanie. Każdy mecz, który przegram w kwalifikacjach, które rozegram w piątek na live po 15, równa się jeden gracz skwikselowany lub przepalony. Przygotowałem 4 zestawy kart, które będę musiał w razie ewentualnej porażki przepalić. Pierwszy zestaw jest od progu 25 łapek w górę pod tym materiałem, drugi od 100, trzeci od 250 i czwarty, to już naprawdę jest wow, będę musiał squixelować w razie porażki lub wielu porażek któreś z tych kart, czyli z kart podstawowego składu, ale to już musicie wbić aż 1000 łapek w górę. Jeszcze tak dla przykładu, żebyście wiedzieli dokładnie o co chodzi. Jeśli na przykład przegram 2 mecze, no to w zależności ile łapeczek w górę pod tym materiałem wbijecie, ale powiedzmy, że 25, no to z tego pierwszego zestawu na live'ie, jak już przegram te na przykład 2 mecze, wybierzecie mi 2 karty, które będę musiał squixelować. Wierzę w was, macie czas do piątku do 15. Czas start!